Pozdrawiam wszystkich waldek kanał PhotoMix. Dzisiaj pokażę wam jak zamienić dowolny kolor na kolor biały. Zapraszam. Na wszystkich filmach na YouTube jest jak zmienić kolor, jak zmienić kolor kolorowy w inny kolorowy, czyli kolor w inny kolor. I jest to dosyć proste, bo wystarczy ruszyć saturacją i zmieniamy dany kolor, który ustawimy jako podstawowy, który chcemy aktualnie zmieniać. Ale co, jeśli chcemy zmienić jakiś kolor na kolor biały? Nie wiem, czy na YouTube jest taki film, ale właśnie dzisiaj chciałbym Wam to pokazać. Nie jest to trudne, ponieważ są święta i taki krótki filmik. Będzie jak najbardziej, chyba myślę, nie zajmujący za dużo czasu, a naprawdę pokazujący fajną rzecz, którą możemy zrobić. Możemy to wykonać na przykładzie dowolnego koloru. Ja to będę pokazywał na kolorze niebieskim, granatowym, właściwie tym niebieskim, morskim, jakimś tam, jakimś odcieniu niebieskiego. O. I zobaczycie, jak właśnie takie coś wykonać i zmienić. Na swoich zdjęciach, bo może akurat potrzebujecie zmienić koloru na kolor biały. I tak jak mówię, no bardzo ciężko znaleźć na YouTubie coś, co właśnie pokazuje, jak to zrobić, a ja Wam pokażę. Dlatego zapraszam. Oczywiście, jeszcze wcześniej, osoby, które nie subskrybują mojego kanału, a są tutaj pierwszy raz, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia dzwoneczka i będziecie powiadamiani o wszystkich moich filmach. A teraz już wskakujemy, wskakujemy reklamę, zrobiłem i już pokazuję jak zmienić kolor na biały. Jak widzicie, mamy tutaj trzy osoby, każda w niebieskiej sukience. I teraz, aby zmienić ten kolor, bo chciałbym zmienić tylko na jednej, na tej środkowej. To musimy ją wydzielić. Czyli robimy na początku Ctrl, Command J i duplikujemy naszą warstwę, lub po prostu łapiemy i przeciągamy tutaj na ten plusik. Da to identyczny efekt. Będziemy mieli kopię po prostu naszego tła. I teraz jedna fajna rzecz, którą zauważyłem, że jeżeli wciśniemy narzędzie zaznaczania i będę chciał w tej chwili mamy zaznaczanie obiektu tutaj lata latają strzałki, które wskazują, że jest analiza naszego zdjęcia i faktycznie jest obiekt jedna postać druga postać trzecia postać, ale zależy nam na sukience, a nie na całej postaci. I jak to szybko zrobić? Oczywiście możemy przejść do Select and Mask. I pamiętajcie, mamy włączone tutaj dwie warstwy. Chodzę do Select and Mask. I nic się nie zmienia. Mamy to samo, ale dam tu cancel i wyłączę widoczność tła. Zostawiam tylko tą warstwę. I teraz przechodzę do Select and Mask. I proszę, co mamy? Całkowicie, czyli w tej chwili mamy przezroczystość. I biorę pierwszy pędzelek. Przeciągam cyk. Mam zaznaczoną górną część sukienki. Przeciągam cyk. Mam drugą część cyk. I mam tutaj. Możemy tu delikatnie poprawić. Później sobie z tym się pobawimy. Mamy w każdym bądź razie w tej chwili zaznaczoną jedną sukienkę. I teraz robię OK. Jak zauważycie, mamy to już zrobione. Teraz nam chcę zaznaczać, ale nie chcemy. Wezmę pędzel i kolor biały, przybliżę. Bo chciałbym tutaj poprawić właśnie o to miejsce takie dosyć nieciekawie. Nam to wyszło, także jeszcze białym poprawiam tą część sukienki. Xem zmieniam kolor, jak widzicie, z czarnego na biały, czyli teraz czarny i zamaluję to, co tutaj jest niepotrzebne. O, a możemy to tak zostawić, tam nic z tego strzelał nie będzie. Także mamy to w tej chwili tak zrobione. Włączę teraz warstwę tła i mamy na jednym tło z wszystkimi tutaj naszymi panami i druga jest warstwa z wydzieloną tylko środkową sukienką. I teraz przejdę do Warstw wypełnienia i wybiorę czarno-biały, czyli Black and White. Tutaj, praktycznie nie robię nic, tylko jest taka magiczna ikonka, jak widzicie, z taką strzałeczką, która spowoduje, że nasza warstwa będzie się tyczyła tylko i wyłącznie warstwy dolnej. Tyl klikam tą jedną pyk. Jak widzicie mamy tylko tą jedną sukienkę zaznaczoną. Ale to jeszcze nie wszystko. Przechodzę jeszcze raz do warstw wypełnienia i wybieram levels. Jak widzicie, przeciągając tutaj tonami średnimi, rozjaśniam cały obraz. A co zrobić, żeby tak nie było? Oczywiście trzeba zrobić to, co zrobiliśmy przed chwilą z warstwą czarno-białą, czyli tą ikoneczkę kliknąć i także ta warstwa będzie się tyczyła tylko i wyłącznie naszej warstwy z naszą sukienką. Czyli klikam i proszę bardzo. Ciach. Rozjaśniam w pewnym stopniu nie za mocno, żebyśmy nie stracili tutaj detali. I teraz biorę prawy od jasności suwak i przeciągam. I patrzcie i się dzieje magia. Ciach. Mamy już z ładnym światłocieniem białą sukienkę. Pyk. Jest gotowe. Jeszcze, jakbyśmy chcieli dopieścić to, to możemy dwa razy kliknąć na black and white. Jak tutaj widzicie, mamy tą opcję podzieloną na kolory, i skoro mieliśmy sukienkę niebieską, to możemy jeszcze tutaj cyjanem i niebieskim troszeczkę zmieniać także te wartości i zmieniać moc tej bieli. Tak samo tutaj. Jeśli byście mieli tą sukienkę, dajmy na to. Nie wiem, czerwoną, to na pewno by wchodziły czerwienie i żółcie może. Dlatego, tak jak powiedziałem, wszystko zależy to od koloru sukienki, jaką macie. Bo sama filozofia stworzenia tego jest identyczna. Także konwertujemy na kolor właściwie na kolor, no na kolor, na kolor czarno-biały, i potem zmniejszamy suwakami. I dostajemy biały kolor. Mam nadzieję, że to się Wam przyda do jakiejś edycji, kiedy potrzebujemy, właśnie uzyskać z jakiegoś innego koloru kolor biały, co jest. Niektórym by się wydawało dosyć trudne, ale jak widzicie, jest bardzo łatwe do zrobienia i, i nie ma się co nad tym zbytnio zastanawiać. Dwa kliknięcia i mamy zrobione. Dziękuję zatem za obejrzenie i zapraszam na następny tydzień. Na następny tutorial. Cześć!